Tragedia w Tychach. 39-letni mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy, mówiąc, że źle się czuje i jest pod wpływem środków odurzających. Niedługo potem zmarł. Policjanci zapukali do drzwi, które otworzył im nieznany im wówczas jeszcze mężczyzna, który natychmiast zaatakował ich gazem. Przez to policjanci przez chwilę mieli ograniczoną widoczność. Natychmiast wezwali wsparcie innych policjantów. Na miejsce zostały skierowane kolejne patrole. Łącznie 8 policjantów brało udział w interwencji. Skierowana została również załoga pogotowia ratunkowego, ponieważ z chwilą, kiedy zawsze mamy podejrzenie, że ktoś może znajdować się pod wpływem środków odurzających, konieczna jest interwencja lekarska. Na miejscu udało się obezwładnić tego mężczyznę. Mężczyzna miał trafić do szpitala. W związku z jego agresywnym zachowaniem ratownicy poprosili o asystę policji. W karetce jednak doszło do zatrzymania krążenia u 39-latka. Mimo reanimacji zmarł. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.